Dużo by mówić. Generalnie bardzo ciekawe miasto. I turystycznie, i zabawowo, i kulinarnie. Pełno fajnych restauracji, fajni ludzie, uniwersytet, akademia medyczna. Dużo młodzieży tutaj przyjeżdża się kształcić, mieszka, także taki, nie że zlepek, ale taka ciekawa mieszanka różnych właśnie rzeczy, także gorąco polecam. Nie tylko na siatkówkę, ale też do zabawy, w odwiedziny. No właśnie do końca nie wiem, czy tak dużo będzie, bo sala może mała, nie jest, ale 3,5 tysiąca ludzi, a turniej, że tak powiem, no takiej najwyższej rangi, może być też wielu chętnych, którzy przyjadą z innych części Polski, także ilu wrocławiaków i tam znajomych moich będzie do końca, to ciężko mi powiedzieć, ale tak, gram u siebie i się z tego bardzo cieszę. Całkowicie pozytywnie, dosyć dobry trening, mimo że krótki, nie był taki klasyczny, jak tam się dałoby zrobić. Raczej wszystkie drużyny miały po godzinę 15, z tego co wiem, więc nie jest to jakaś obszerna jednostka, ale jestem w dosyć dobrej myśli po tym, co widziałem dzisiaj. Dopiero będzie odprawa, także dowiemy się dzisiaj i jutro bodajże, chyba jest druga część tych przygotowań takich taktycznych, także na razie nic nie mogę powiedzieć. Właśnie mi się wydaje, że ten sezon nas nauczył, że każdy następny mecz jest jakby tym najważniejszym tak naprawdę, no i chłopaków dzisiaj widzieliśmy, też są w gazie, też chcą wygrać, też tutaj przygotowywali się jakiś czas do tego turnieju, więc nie sądzę, żeby jakiś to był wyjątkowo łatwy mecz. No, w każdym razie nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas tak do tego podchodził. Ważny mecz i do niego się na razie przygotowujemy. No, kolejny jakiś duży, ważny turniej i akurat taka śmietanka, tu się zjechała pierwsza szóstka plus dwa najlepsze zespoły z ligi niżej, także tutaj raczej przypadkowych zespołów nie ma. No i będzie granie na dobrym poziomie. Myślę, że to się wszystkim spodoba, zarówno tu na miejscu, jak i w telewizji. No i szkoda, że tak rzadko męska siatkówka na wysokim poziomie gości we Wrocławiu, no ale jest teraz, trzeba korzystać, także zapraszam do oglądania. No myślę, że to w ciągu 3 dni jakby się wszystko rozwiąże sportowo, więc nie będę się wypowiadał. No, boisko tutaj, które widzimy za mną, wszystko zweryfikuję. Z tym doprowadzeniem do 6 pucharów to ja bym tak nie szalał, bo mieliśmy dobrą drużynę, która mogła wygrać te 6 pucharów, jak i wiele innych fajnych rzeczy. Mam nadzieję, że ta drużyna, która jest teraz, też będzie się dobrze spisywać. No, przede wszystkim my jesteśmy tutaj z wielkimi nadziejami, nie na wygraną pucharu, ale bardziej na to, żebyśmy się dobrze zaprezentowali i swoją dobrą grę sprzedali na boisku. A przy naszej dobrej grze, jeżeli ona będzie dobrze funkcjonować, to wynik stoi otworem. Oczywiście będziemy chcieli ugrać jak najwięcej i jeżeli przy odrobinie szczęścia uda się wygrać, no to bardzo fajnie. Ale na razie tak daleko też nie myślimy. Mamy pierwszy mecz przed sobą, dosyć ważny, bo otwierający całą imprezę i na tym się musimy skupić. No, są to fajne młode chłopaki, które niejednokrotnie pokazały charakter i pokazały też to, że umieją grać w siatkówkę. Także na pewno będzie to dosyć ciężka dla nas batalia. Oni też nie mają nic do stracenia. Będą chcieli pokazać swoje umiejętności i ten mecz może być niezwykle groźny dla nas. Ja już grałem na tym obiekcie kilka lat temu. Prawdopodobnie to był mój pierwszy i drugi sezon w lidze, więc obiekt znam. Nie jest dla mnie zaskoczeniem, aczkolwiek tutaj to światło jest dosyć nieprzyjemne. Ale myślę, że jeden trening i może jutrzejszy pomoże nam w tym, żeby się dobrze przyzwyczaić do warunków panujących fali. Ja myślę, że trzeba powiedzieć troszkę inaczej. Puchar Polski jest niezwykle trudnym trofeum do wygrania. Zazwyczaj odbywa się to w środku ligi, gdzie ta forma prezentowanych zespołów jest dosyć różna i przede wszystkim te mecze, które są w Pucharze Polskim, są niezwykle trudne i tak prawdę mówiąc każde trofeum związane z Pucharem Polskim rządzi się swoimi prawami, także mam nadzieję, że tak jak wspomniałem wcześniej, my zaprezentujemy się jak z najlepszej strony i będziemy się po prostu bawić siatkówką, a przy odrobinie szczęścia może się coś wygra. Myślę, że każdy jest miły. Oczywiście pierwszy jest sprawą taką, która gdzieś tam w pamięci na dłużej zapada. Każdy kolejny to było
coś niezwykłego, bo z roku na rok praktycznie broniliśmy ten tytuł, ale też z roku na rok było coraz ciężej obronić. Zawsze się mówi, że zdobywa się prosto, ale broni się bardzo trudno i to coś w tym jest, że jednak utrzymać się na wysokim poziomie kilka lat to jest naprawdę wielka sztuka. Nam się to przez jakiś czas udało i staramy się gdzieś tam powrócić do tego, ale nad tym trzeba pracować i przede wszystkim trenować. Ja pamiętam, że to był mój drugi sezon, gdzie w pierwszym sezonie bardzo fajnie graliśmy, bardzo ładną widowiskową siatkówkę i niewiele w tym sezonie wygraliśmy i myślę, że każdy z nas miał taki niedosyt. Chcieliśmy to w następnym sezonie, bo drużyna znacznie się nie zmieniła. Praktycznie wszyscy zostali z kosmetycznymi jakimiś tam wymianami, ale drużyna, pamiętając to co się wydarzyło w roku ubiegłym, też chciała się tak jakby odkuć troszeczkę w tych ważniejszych momentach. Nie brakło nam tego doświadczenia z poprzedniego sezonu i potrafiliśmy przychylić szale na naszą stronę i odnosiliśmy w tych najważniejszych momentach zwycięstwa. Także to chyba najbardziej pamiętam. Poszczególne mecze to tak jakoś w pamięci nie zapadają, ale właśnie tą różnicę między tym pierwszym moim a tym drugim sezonem, gdzie wygraliśmy Mistrzostwo Polski i Puchar Polski. Pierwszy raz w historii zakwalifikowaliśmy się do Ligi Mistrzów, więc no to było dla nas naprawdę bardzo dużo. Myślę, że nie wracajmy już tak do historii, bo to są różne drużyny i różny poziom jest tych drużyn, także Resowia z tamtych lat, a teraz to jest zupełnie inny zespół i tak samo jak i my, także każdy zespół się rozwija na swój sposób i próbuje też rozwijać swoje umiejętności, ale oczywiście my każdego przeciwnika szanujemy, podchodzimy z respektem, bo wiemy, że drużyny na tym poziomie są naprawdę bardzo mocne i czasami jedna, dwie piłki decyduje o tym, że przegrywa się mecz. Thank you.